Rozpoczynamy meczyk Koboldy przeciwko Smurfowi, najlepszemu, jednemu z najlepszych graczy w Polsce. Smurf gra jako nocny elf. Mefciu gra jako Hum arcymag. No i Mucha gra Nepala Rifle. Zwycięzca tego spotkania otrzyma 500 zł, może nie tak, że zwycięzca. Jeżeli Smurf wygra to spotkanie, otrzyma 500 zł. Chłopie, 500 zł. Jeżeli Smurf przegra, no to Mucha oraz Mefciu będą mieli prawo żądać od Smurfa coachingu. 10 godzin coachingu. Jak widzimy, Mucha ma łeb do interesów. Wie, jak zrobić dobrego deala. Elegancko. Zobaczymy. Spotkanie 2 na 1. Nie jest to łatwe zadanie dla Smurfa. Kiedyś ja sam spróbowałem zagrać 2 na 1 i muszę przyznać, było bardzo ciężko. Mefciu już wyskautował Smurfa. Przewaga w takim razie tutaj już jest po stronie niebieskiej. Mucha prawdopodobnie już tutaj otwiera swój zeszyt ze strategiami, który jest zależny od tego, jaka strategia będzie zagrana, w zależności od tego, czy Smurf jest blisko, czy jest daleko, czy jest średnio i tak dalej. Mucha, utalentowany strateg, już rozpoczyna klipowanie. Zagrany paladyn, szkoleni strzelcy. Smurf, zagrana panda, proszę bardzo. Arcymag, zagrany, tak jak już mówiliśmy tutaj, u Mefcia. Grani piechurzy, dostawiana czwarta farma, kolejny piechur. Trzech piechurów, czterech piechurów już mamy. Jak widzimy, coraz tutaj większa przewaga, jeżeli chodzi o supaj po stronie niebieskiej. Dudikson, dziękuję bardzo za subika. Dudikson, dziękuję bardzo za subika. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No i Smurf rozpoczyna creepowanie. Pradrzewiec wojny tankuje. Panda jak najszybciej musi zdobyć trzeci poziom. To jest totalnie kluczowe zadanie. Mefciu prawdopodobnie będzie zajmował drugą bazę, więc drużyna niebieska próbuje już sobie tutaj jeszcze zwiększyć przewagę ekonomiczną, bo oni przewagę mają od samego początku. Dwie kopalnie złota przeciwko jednej, a będzie jeszcze trzecia. Mucha w trakcie klipowania, za chwilkę będzie drugi poziom paladyna, mikstura uzupełnienia do tego, rękawice siły ogra. Smurf potrzebuje dobrych itemów, według mnie to nie są jakieś super przydatne przedmioty. No zwój bestii, talizman uników, nie jest to, czego panda szuka. Panda potrzebuje czegoś do statystyk, do inteligencji, do siły. Najważniejsza inteligencja, mana dla pandy, ona swoje całe obrażenia tak naprawdę zadaje z umiejętności, jakie posiada. Co tutaj robi? Mefciu skripował obozowisko, kryształową kulę ma, zajmuje sobie drugą bazę, stawia nawet już tutaj dwie wieżyczki, prawdopodobnie będą dwie tajemne wieże. Zobaczymy. Mucha! Większa mikstura many, proszę bardzo! Większa mikstura many u Muchy. Do tego jeszcze amulet witalności kupiony w sklepie. Smurf potrzebuje tego trzeciego poziomu, stawia sobie pradrzewca cudów, ma już 4 studnie. Za chwilkę będzie tutaj przygotowana kopalnia złota. Czy drużyna niebieska zaraz tutaj przeprowadzi jakiś atak na Smurfa? Zobaczymy, zobaczymy. Pewnie czekają, aż dostaną trzecie poziomy. Pewnie czekają, aż dostaną trzecie poziomy. No i co będzie? Czy będą trzecie poziomy? Talizman uników również, ale najważniejszy przedmiot nie jest. Mikstura many. Panda trzeci poziom. Kupiony but, kostur teleportacji. Smurf zacznie teraz atakować tutaj drugą bazę Mefcia. Będzie polowanie na pierwszych chłopów. Arcane Tower postawił Arcane Towera Mefciu, przegonił pandę. Panda nie jest w stanie nic zrobić w tym momencie. Oj, nie no, nie ma opcji, nie ma bata, żeby Smurf był w stanie to zatrzymać. Ludzie, zobaczcie, ile tego jest. Piechurzy, strzelcy, paladyn trzeci poziom, drugi poziom Holy Light, jeszcze do tego aura oddania, arcymag trzeci poziom, plus 7 do pancerza, piechurzy leczeni, panda, paladyn posiada większą miksturę many.
To będzie problem. Czy Smurf będzie w stanie się tutaj wybronić? To naprawdę wygląda średnio, ale zobaczymy. Ma dwie studnie. Postawił sobie sklep. Próbuje postawić pradrzewca wiedzy. Panda ładny bref, ale czy to jest wystarczająco? Te jednostki jeszcze trzeba zabić. Pierwszy strzelec zabity. Mucha go nie wyleczył. Wyciągnięte wispy. Zobaczymy, czy będą używane do dispela. Kolejny bref. Nie próbują otoczyć pandy, co ciekawe. Panda trzeci poziom, no to nie wygląda najlepiej. Ciężki temat, naprawdę ciężki temat. Czy będzie w stanie to wybronić? Kolejny bref, ale ci... Nawet jak zabiję teraz tutaj tych piechurów, to jeszcze zostali strzelcy. Pięciu... O, zapomniałem. Strzelcy czasem się bugują. I jak kliknie się na nich, na tym modzie, to spada niestety FPS, więc nie mogę klikać na strzelców. Muszę o tym pamiętać. No i jak? No i co teraz Smurf zrobi? Zwój bestii odpalony, łuczniczki dostają dodatkowy atak, plus 4 do obrażeń. Panda wykupiła sobie miksturę leczenia, gdyby Smurf jeszcze rzucił itemy, żeby więcej sobie zregenerować punktów zdrowia. Jest problem, panda musi użyć kostury teleportacji i... I koboldy miażdżą! Koboldy miażdżą! Koboldy miażdżą! Dwa koboldy! Dwa koboldy są warte więcej niż jeden dekacz! Mamma mia! Proszę bardzo. Jak się teraz wybronią? Te łuczniczki. Są tylko dwie łuczniczki. Panda prawdopodobnie będzie wykupiona w tawernie. 1-0 dla koboldów. 1-0 dla koboldów. Ja nie mogę. Mucha i Mewciu wygrali pierwszą grę przeciwko Smurfowi. Pierwsza gra wygrana. Smurf oddala się od 500. Mucha i Mewciu coraz bliżej coachingu od Smurfa. Match point dla koboldów. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Wracamy, panowie. Wracamy. Mecz na szczycie i dole. Gracz ze szczytu gra z dwoma graczami z najniższej rangi PZW. Po raz kolejny ta sama mapa. Smurf gra elfem. Szansa na wygranie 500. 500, stary. Z chęcią chciałbym, żeby Mucha mnie wyzwał na taki pojedynek. Smurf, proszę bardzo, agresywnie pradrzewiec wojny. Prawdopodobnie po raz kolejny zobaczymy pandę. Jeżeli chodzi o drużynę przeciwną. Mewciu, ludzie, mucha, ludzie. Mucha zrobił złoty interes. Złoty interes od muchy. Jeśli wygra, dostanie coaching od Smurfa. 10 godzin. Jeśli przegra, musi dać 500. Mucha zawsze miał łeb do interesów. Ale tutaj są rzeczy ważniejsze niż kasa, niż coaching. Mucha chce udowodnić, że dwa koboldy są w stanie robić rzeczy niesamowite. Nie wierzyliśmy, że dwa koboldy będą w stanie rzucić wyzwanie jednemu z najlepszych graczy w Polsce, a jednak są w stanie. Ołtarz Królów, grany paladyn, arcymag od Mewcia. No i zobaczymy, czy będzie gra na Fas Expa. Smurf skautuje. Na razie swojego przeciwnika jeszcze nie znalazł. Mewciu to samo. Szukają. O! Pierwsze problemy, pierwsze błędy. Stracony ognik. Smurf na dwóch zawodników. Mimo tego, że koboldy, takich rzeczy robić nie można. Każdy whist tutaj jest warty więcej niż normalnie. Podwójna wartość każdej jednostki. On tutaj musi wyciągać podwójne value. Ze wszystkiego. Tutaj nie ma żartów. Trzecia łuczniczka, wyszkolona. Pradrzewiec wojny. Wykorzenił się. Wróg
przygotowuje się tutaj do zbierania obrażeń od tych wszystkich ogrów. Mucha creepuje razem ze strzelcami. Milicjant cofnięty, żeby nie trzeba było używać na niego Holy Light. Mucha wie, że mana ma bardzo dużą wartość. Ognik Smurfa. Tutaj nie wiem, czy po Dispela na wypadek jest, czy po co. Tak wygląda, jakbym Smurf się zastanawiał, czy nie zrobić Dispela, ale wydaje mi się, że nie. Jaki przedmiot? Amulet Witalności, to cały czas nie jest nic związanego z maną. To jest problem. Mefciu zajmuje kopalnię złota. Pierścień Ochrony. O nie, zapomniałem włączyć donaty. Wes przesyła 5 zł. To nie jest regame? Przez to, że ty byłeś w poprzedniej Smurf miał Close Spota. Druga mapa miała być inna. Nie wiem, o co chodzi. Dziękuję za piątaka. Ja wszystko przeprowadziłem idealnie. Kontynuujemy mecz. Smurf creepuje. Piękne tankowanie za pomocą pradrzewca wojny. Elegancja Francja. Piękne, piękne klipowanie. Za chwilkę panda będzie miała trzeci poziom. Mefciu. Mefciu zajmuje kopalnię złota. Dziękuję bardzo, Gonzo, za subika. Dziękuję bardzo. R-E-G-A-M-E Police. Dziękuję bardzo, subika. Mucha. Też klipuje ogry. Zobaczymy, jakie tutaj zaraz dostanie przedmioty, a dokładnie to przedmiot. Czy będzie może mikstura many? Czy będzie mikstura many? Panda dostała miksturę niewrażliwości. Smurf kupił sobie diadem arystokracji. Płaszcz cieni. Nie przyda się raczej pandzie. No i drużyna niebieska. Za chwilkę będą mieli trzecie poziomy. Prawdopodobnie zaraz zostanie przeprowadzony atak. Smurf więcej studni. Do tego stawia dom łowców. Jest już sklep gotowy. Wróg zaatakował wojska Grasa. Odkrył coś tutaj Mefciu. Tak, odkrył creepującego Smurfa. Bardzo ładnie. No i creepują, no i creepują. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy Smurf będzie w stanie się wybronić? Masa piechurów, masa strzelców. Księga siły. Jeszcze brakuje tylko mikstury many. Pierścień regeneracji. Nie ma katastrofy. Smurf nie jest w stanie wystarczająco szybko creepować. No po prostu jest ciężko. Naprawdę jest ciężko. To jest ciężki temat. To jest ciężki temat. Kolejni strzelcy szkoleni. Odkrył Smurf tutaj za pomocą kuli. Co robi Mefciu? Wie, że jeżeli gracz jest teraz jeszcze na tej jeden, to w takim razie musi być robiona kolejna kopalnia złota. Rękawice żwawości u pandy. Paladyn posiada różdżkę kradzieży many. Bardzo dobry item. Smurf wie, że już idą w jego stronę. Mnóstwo jednostek, 42 supplya muchy. 42 u Mefcia. Idealnie się zgrywają te dwa koboldy. Piękna, piękna historia. Czy będą w stanie pokonać Smurfa? Niszczą mu na razie ołtarz przodków. Smurf już wyciąga ogniki. Pierwszy podmuch i drugi jest niezły. Ale patrzcie, oni mikrują, cofają ranne jednostki, a te, które może Mucha leczy. Mucha mógłby wykorzystać swoją różdżkę kradzieży many, spalić manę tutaj pandzie. Musiałaby wtedy skorzystać z księżycowych studni. Nie wiem, czy Smurf nie powinien sobie stawiać może towera na początku gry. To by trochę pomogło. Różdżka kradzieży many wykorzystana. Proszę bardzo, kolejny podmuch. Panda coraz mniej punktów zdrowia. Musi zaraz odpalić miksturę niewrażliwości. Od razu sobie może kupić Clarity, żeby zregenerować sobie nawet małą ilość punktów many. Panda, czy będzie w stanie tutaj przepchnąć to wszystko? This is Sparta, dosłownie. Mucha musi uważać na swojego paladyna. Panda niedługo czwarty poziom. Nie wiem, czy nie warto byłoby wyciągnąć może ogników, żeby spalić manę paladynowi. Coś w tym stylu. Czwarty poziom jest potrzebny. Odkrycie, patrzcie! Odkrycie, żeby
odkryć łuczniczki zostało użyte. Bardzo ładnie. Smerf zaraz traci swojego pradrzewca. Został skancelowany, wysadzony ognik. Trzeba zaraz użyć kolejnego podmuchu. Jakaś tam HP potka. Koniecznie trzeba z nich szybko skorzystać. Smerf jeszcze przerzuca itemy. Kupuje sobie miksturę many. Ciężko, ciężko. Tutaj trzeba jakoś zmusić tego polariflarza, muchę do TP. Nie wiem, czy Smerf na pewno nie powinien wyciągać tutaj jakichś ogników, żeby po prostu... Oj! Czy będzie trzeba kupić TP? Chyba trzeba użyć TP. Tak jest, trzeba użyć TP. Niedługo będzie pierwszy niedźwiedź. Czy niebiesy? O nie! O, czy Smurf się uratuje? Prawie piąty poziom pandy, przerzuca itemy, healuje bohatera. Jest pierwszy druid pazurów, ale czy ma adepta? Ma adepta, więc w razie czego będzie mógł leczyć. Ale Smurf nie posiada sklepu, nie ma jak zregenerować punktów many na swoim bohaterze. Druid musi healować, robi to. Ale tak, panda potrzebuje many. No panda bez many tego po prostu nie zabija. Zaraz tutaj mogłaby być niezła rzeźnia. Smurf przypadkiem wysadził sobie własną pandę. Znaczy manę na pandzie przypadkiem sobie wysadził. Teraz nie będzie jak miał zabić tutaj przynajmniej dwóch strzelców. Jest lipa, jest problem. Panda niedługo piąty poziom, tylko jak tu zdobyć ten piąty poziom? No tak właśnie mi się wydawało, że elfem zagranie czegoś takiego będzie ciężkie. Panda leczy się. Dostała odnowienie od druida. Master, mistrzostwo dla druidów szponów jest robione. Panda zaraz zostanie otoczona. Mewciu pokazuje swoje zdolności, ale nie! Wymknął się Smurf, dał radę. Czy uda się zabić tutaj tego jednego? O, jest piąty poziom, ale jest dzień, nie ma sklepu, nie ma jak healować pandy, nie ma jak regenerować many. O, dobry kryt, to jest początek. Czy uda się sforsować TP? Jest sforsowane TP. Ale cały czas, jak zregenerować punkty zdrowia, jak zregenerować punkty many? Tutaj jeszcze trzeba się pozbyć drugiego zawodnika, Mewciu wyciągnął tu jeszcze swoich chłopów. Czy będzie chciał stawiać wieżyczki? Dwa niedźwiedzie, czy będą w stanie się wybronić przed taką masą piechurów? Myślę, że to może być ciężkie zadanie. To jest naprawdę ciężkie zadanie. Panda kupiła sobie miksturę niewrażliwości. Co robi mucha? Regeneruje HP, regeneruje manę i znowu biegnie w stronę bazy elfa. Odnowienie użyte. Pierwszy bref fajny, ale brakuje drugiego cały czas. Jest ten problem, nie ma many. Smurf próbuje odbudować sobie pradrzewca cudów, ale tu już stoją trzy wieże obserwacyjne i będą trzy wieżyczki. Tylko jedna z nich Arkane Towerem. Myślę, że wszystkie gdyby były Arkane Towerem, to byłby lepszy wybór. Zaraz tutaj Smurf skorzysta ze studni, ale cały czas nie ma many. Nie ma many na to, żeby użyć brefa. Fajnie byłoby uratować tego jednego niedźwiedzia. Niestety się nie udało. Niedźwiedź miał 116 punktów many. Mógł użyć odnowienia. Biegnie mucha, żeby pomóc Mewciowi. To jest ostatnia studnia, jaką... Nie, dobra, tu jest jeszcze studnia. Ale tu jest problem. Robią się cztery wieżyczki, a najstraszniejsza z nich wszystkich jest właśnie ta tajemna wieża, Arkane Tower. Zaraz będzie sklep. Szósty poziom pandy, coraz bliżej. Mikstura leczenia wykorzystana. Jeszcze teraz mikstura many. I dmuchamy, i chuchamy, i pięknie, i jazda. Zaraz szósty poziom. Czy szósty poziom pandy będzie w stanie to zrobić? Czy będzie w stanie się wybronić? Stracony niedźwiedź. Tutaj niedźwiedź się przemienił w druida. Zrzucił heala na pandę. Ale panda nawet jak będzie miała szósty poziom, nie będzie miała many na to, żeby użyć ulta. Jeszcze trzeba zabić jedną jednostką. Jest szósty poziom. Czy będzie od razu odpalony ult? Nie ma many. Są trzy pandy. Teraz w końcu pierwszy raz jest, powiedzmy, to pseudo wyrównane. Czy trzy pandy dadzą radę się tu wybronić? Jedna ma siłę Taurena. Ta panda ziemi jest naprawdę potężna. No i jakoś tutaj pandy są w stanie tutaj to robić. Ale o kurde, cztery wieżyczki już gotowe. Mają zasięg na drzewo wieczności. Panda Tauren próbuje zrobić co w jej mocy. Tutaj niestety jedna z pand ginie. No i czy Smurf ma tutaj jeszcze szansę jakoś się wybronić? Muszę przyznać, że to close, że to było bardzo close. Naprawdę, minimalnie tutaj brakowało Smurfowi szczęścia, żeby się wybronić. Panda jest, ale czekajcie, panda będzie miała zaraz siódmy poziom. Posiada dużo złota, ale pytanie, czy są jeszcze mikstury many, które można kupić w sklepie? Nie jestem tego taki pewien w 100%. Może być różnie, coraz więcej wieżyczek. Smurf osaczony, koboldy go coraz bardziej tutaj, jak widzimy, pchają w coraz gorszą pozycję. Świeczka kobolda nie zostanie w tej grze zgaszona.
Mamy noc, tak, o takiej porze koboldy. Jest zwycięstwo, proszę bardzo. Koboldy wygrywają. Proszę ładnie. Proszę ładnie, to zagrane zostało. Ale Smurfowi niedużo brakowało, żeby zwyciężyć ten mecz. Naprawdę, żeby zwyciężyć ten mecz. Nieźle, nieźle, nieźle. Ładuję. I ruszamy. Z kolejną mapą. Z kolejną grą. Może nie z kolejną mapą, z kolejną grą. Koboldy na prowadzeniu. Czerwony Smurf. Niebieski Mucha. Będzie po raz kolejny grał Palarifla, ale kto wie, może zagra Króla Góry. Ze strzelcami. Tak też może być. Mefciu. Po raz kolejny prawdopodobnie będzie Kopalnia Złota zagrana. Proszę bardzo. Smurf będzie klipował za pomocą pradrzewca wojny. Mucha, sprawdzona dobra strategia. Palarifle. Czy będą w tej grze lepsze przedmioty? Czy będzie w końcu coś do many? Mefciu, trzecia farma. Po raz kolejny będzie zagrana pewnie Kopalnia Złota. Czemu zmieniać coś, co działa, prawda? Czemu zmieniać coś, co działa? Ognik wysłany już pod tawernę. Druga łuczniczka. Oj, każda z tych łuczniczek naprawdę będzie musiała się napocić, żeby dać szansę na zwycięstwo. To nie jest łatwe zadanie. Mefciu już szuka przeciwnika pierwszym piechurem. Rozpoczyna również klipowanie. Multitasking na najwyższym poziomie, jak widzimy. Łuczniczki już pracują nad obozowiskiem. Pierwszy ogr powalony. Za chwilkę i drugi. Jest panda. Co robi mucha? Creepuje z milicjantem. Milicjant, zobaczcie, jak idealnie zmikrowany. Przepiękny mikro od muchy. Dzięki temu nie musiał użyć many na swoim paladynie. Ognik Smurfa. Zobaczymy, czy Smurf ogarnie. Dobra, tego ognika już będzie trzeba wysadzić. Tak jest. Zrobił to. Panda dostała większą miksturę leczenia. Mefciu zajmuje kopalnię złota. Drugi poziom pandy. Diadem arystokracji, większa mikstura leczenia. Chwilkę zajmie tutaj powalenie tego ogra pogromcy. Księga zwinności oraz rękawice żwawości. Drugi poziom paladyna. Panda, pierścień regeneracji zdrowia. Koboldy creepują. Przedmiot, pierścień ochrony. No, myślę, że w tej grze Smurf już troszkę lepsze przedmioty dostał. Sprzedał TP, co ciekawe. Sprzedał TP. Zostawia sobie kolejne studnie. 6 studni będzie miał Smurf. Pradrzewiec cudów.
Nefciu, zaraz będzie o trzeci poziom, ale to samo mucha. Pierścień doskonałości, plus jeden do wszystkich statystyk. To ma dużą wartość, panowie. To ma wartość. To są ważne przedmioty. No, chociaż nie wiem, czy opończa inteligencji plus 3 nie byłaby lepsza. Myślę, że opończa byłaby lepsza. No jest, Mefciu ma kopalnię złota. Wróg zaatakował wojska gracza. Smerfowi brakuje drewna, nie ma. No nie ma. Mucha już przygotowany chyba do ataku. Zobaczcie na to. Dwa zwoje regeneracji. Do tego mniejsza mikstura jasnego umysłu. Smerf w końcu trzeci poziom. Rękawice żwawości dla pandy. I kolejna kopalnia złota odblokowana przez Mefcia. Smerfowi chyba ta gra wychodzi na razie najlepiej ze wszystkich. Patrzcie, Smerf spamuje studnie. Smerf spamuje studnie. Niektóre są już zapełnione. Panda regeneruje manę. Wróg zaatakował wojska gracza. Mikstura uzupełnienia przyda się. O, jest, są. Idą. Ale tym razem, czy mają przedmioty do many? Tym razem nie mają przedmiotów do many. Pierwszy podmuch od pandy. Tutaj nawet jakiś piechur. Sprawdzał kopalnię złota. Cały czas pilnował. Dobrze, kolejny podmuch, ale piechurzy mają tarczę. Piechurzy mają tarczę odpaloną. Łuczniczki teraz nie zadają nic obrażeń. Wyciągnięte ogniki, fokusowana studnia. Trzeba się pozbyć jak najszybciej tych piechurów. Smerf skorzystał ze studni, która zaraz zostanie zniszczona. Jeszcze nawet jedna jednostka nie zginęła graczom niebieskim. Proszę bardzo, w końcu pierwszy piechur zabity. Łuczniczki fokusowane, próba naprawienia kolejnej studni. Zaraz tutaj zabije może trzech piechurów. Zobaczymy, wysadzane ogniki, ale też wysadzają manę na pandzie. Czwarty poziom u pandy, kolejny piechur zabity, jeszcze trzy łuczniczki. Smerf stawia pradrzewca wiedzy z tyłu bazy, łuczniczki tracone. Dobry podmuch, ale tutaj trzeba może jakoś wysadzić te water elementale. Nie ma już ogników, Smerf już nie posiada ogników, ale ma 1000 złota. 200 drewna, ale to jest 200 drewna, które jest już teraz do końca, te trzy tak naprawdę. No i brakuje many. Jest teraz tutaj wykorzystana po raz kolejny studnia, ściągnięta mana. Mucha odpala zwój regeneracji. Leczy tutaj troszeczkę z HP swoich jednostek. Otoczona panda posiada większą miksturę leczenia. Da sobie jakoś radę. Jest heal, jest zabity strzelec. Panda się uwolniła. Kolejny podmuch, ale tutaj już coraz mniej zdrowia, coraz mniej many u pandy. Tutaj ma dwie studnie, trzeba z nich skorzystać, zanim je zniszczą. Smerf biegnie szybko tutaj, nie wiem, po jakiś przedmiot. Po raz kolejny stawiane wieżyczki, trzy tajemne wieże. Arcane Towery, będzie palona mana. O kurcze, no to ostro, no to ostro. Koboldy prawdopodobnie górą, no nie ma mocy. Nie ma mocy na koboldy. I Herkules dupa, kiedy ludzi kupa, jak to się mówi. Piąty poziom, zaraz będzie u pandy. Może będzie drugi niedźwiedź. Supply block? Nie, myślałem, że supply block. Ale jest, no, piąty poziom, za chwilkę. Jeszcze tylko 5 punktów doświadczenia. No nie ma szans. No nie ma szans. No koboldy to po prostu są maszyny do niszczenia przeciwników. Naprawdę. Jest piąty poziom pandy, ale tutaj są Arcane Towery 3. Tego nie będzie w stanie spuszować. Nie ma bata. Są trzy studnie. Jeden niedźwiedź zesnajpiony.
Wieżyczki budowane, coraz więcej. Mefciu toweruje, oni jeszcze mają kopalnie złota, oni robią te dwa. Mucha też na te dwa. Jezus Maria, tutaj nie wiem, chyba trzeba startować z pandą na 5 poziomie, żeby mieć szansę na te koboldy. No normalnie to jest jakaś miazga. Holy Light, elegancja Francja. Wieżyczki coraz bliżej. Coraz bliżej wieżyczki. No, Jezus Maria, mucha pogromca. Generał Mucha. Mówiłem wam. Generał Mucha. Generał Mucha. I Mefciu. Najlepszy żołnierz. Jakiego Mucha mógł sobie wyobrazić. Jakiego mógł sobie wymarzyć. Elegancko. Bardzo ładnie. Jest heal, jest 6 poziom, ale nie ma many. Nie ma many. No i niestety, panda już tutaj. Można powiedzieć, że zamknięta w klatce. Klatka w trakcie budowy. I jest GG. GG. Koboldy górą. Koboldy górą. Koboldy górą. Nice. GG. No i co? Niestety Smurf nie zdołał zdobyć 500, ale drużyna przeciwna, Mefik oraz Mucha, wygrali 10 godzin coachingu od Smurfa. Przeprowadzimy jeszcze szybciutko wywiad z Muchą oraz Mefikiem. Mefik i Mucha, chcecie wywiad? Czy chcecie wywiadu, panowie? Z chęcią bym wam zadał kilka pytań. Siemanko Mucha, witam serdecznie. Niech ktoś coś powie, bo fajnie się bawiliśmy, wydaje mi się. Trochę brakowało czasu, żebyśmy wcześniej sobie coś więcej pogadali, ale dzisiaj sobie tam pogadaliśmy, chyba z godzinę spędziliśmy czasu i według mnie bardzo fajna zabawa. Tak z naszej perspektywy, z tego poziomu, z którego gramy, to świetna zabawa. Panowie, czy myśleliście, że właśnie ten mecz będzie przebiegał w taki sposób, że po prostu zrobicie jedno mocne uderzenie i zniszczycie Smurfa, czy może to będzie troszkę cięższe? No mi... Dobra, to ja powiem coś, bo tylko ja powiem raz, bo mi się nie chcę dużo mówić. No to wydaje mi się, że Mucha miał też jakąś taktyczkę, bo oczywiście pisał do mnie od rana, kiedy ja byłem w pracy. No i ta taktyka nie opierała się na rasu, co mnie bardzo zdziwiło, bo to jest też specjalizacja do tego kolegi Muchy. No to elegancko. Ja może to skomentuję. Według mnie Smurf powinien się spodziewać rusha, więc ja nie chciałem tego zagrać. Nie byłem ani razu nie zagrałem treningu z kimś 2-1, więc nie byłem pewien, jak to wyjdzie. Nie miałem żadnego doświadczenia tutaj, ale wydawało mi się, że Smurf będzie się spodziewał, że my przyjdziemy, więc chciałem zrobić coś innego. Dlatego mówię, postawmy sobie tą expę na spokojnie i mówię, i wtedy sobie pójdziemy i dobijemy sobie trzeci poziom. Rozpisałem od rana dokładnie budynek po budynku Mefciowi, jakby co trzeba budować. Aha. U Huma, żeby też tam nie było żadnej pomyłki. Jak taki gracz jak Smurf, jak mówi, że wiesz, że on pokona dwóch graczy, to wydawało mi się, że powinno być trochę trudniej jakby, tak? Na takiej zasadzie. Aha. Nie wiem czemu nie było trudniej, to tak. Z mojej perspektywy, ja mogę coś źle myśleć, ale wydaje mi się, że ten Upper Kingdom byłby lepszy, bo tym drewna by nam brakowało. Znowu elfowi tam słabiej by się ekspiło. Z drugiej strony uważam, że mi by najbardziej przeszkadzał DH, czyli ten, który manę zabiera, tak? Aha. Na Smurf brałby tą pandę. No tak. Mucha. Gdybyś miał szansę jednego cwaniaczka, przepraszam, nie cwaniaczka, nie, pewnego siebie zawodnika. Zobacz, jak Laciuk kozakuje na czacie. Już nawet nie stawiając żadnej kasy, nic takiego, tylko show match. Czy może spróbował... Odnośnie,
Spróbowałbyś teraz dać taką lekcję wychowawczą Ladziukowi i sprowadzić go na ziemię z jakimś innym koboldem? Ja myślę, że to jest nudne. To jest... W sensie tam cały ten niepokój emocja, myślę, że szansa jest minimalna, ale wydaje mi się, że żaden progracz nie powie, że on da radę dwóm graczom na moim poziomie. To tak? Nie wiem, chyba że przygotuje się tydzień, powie, że trenował cały tydzień, to można z nim zagrać, tak? Ale znaczy wydaje mi się, że to trochę nudne, to jest dla publiki po prostu będzie. Nie, przepraszam, publiko, czy podoba wam się to, co się odbyło i czy chcielibyście zobaczyć teraz generała Muchę z jakimś innym zawodnikiem, który da lekcję pokory jakiemuś topowemu zawodnikowi? Zobacz, Mucha. Zobacz, wiesz, podoba się, lecimy generale Mucha. Ale królu, ja nie chcę innego zawodnika. Rozumiem, to już ja masz, rozumiem, dobra, okej, okay. Tak. To tutaj Mucha, jeżeli ty już masz swojego... Mercie mogę zagrać, wiesz, to potrzeba chwilę zrozumienia, ja nie chcę przytaczać gracza, ale na przykład jak z jakimś graczem tą grałem, coś mocniej powiedziałem, to on jakby wyłączył głos. I na przykład ja nie mam pretensji o to, że tak on zareagował, każdy reaguje indywidualnie, ale tu z Mewciem widać, że jakby na podobnej fali... Synergia była po prostu między wami. To też jest ważne. Był flow i to też jest ważne, nie? Dobrze. Dobra, okej. No to nie wiem, Mucha, zobacz, ludzie cię bardzo, bardzo chyba polubili za to spotkanie, które właśnie nam dałeś. Super to się oglądało, super emocje. No nie wiem, ja... I z chęcią bym zobaczył, jak dajesz takiego klapsiora Ladziukowi osobiście. Z chęcią bym to zobaczył. Powiem szczerze, że gdybym grał na początku lipca ze Smurfem, to wydaje mi się, że miałby, tak jak teraz powiedziałem, że według mnie ma z 5% szans, to uważam, że miałby, że wtedy był pół na pół. Tak. Albo nawet bym dał 51 dla Smurfa, jakbym grał z nim. Nie wiem, w pierwszym tygodniu lipca na przykład, jak wróciłem do PZW. W kwestii, wiesz, rozumienia gry, co robić, jak, ten, nigdy bym nie powiedział takiej taktyki, żebyśmy zagrali z Mewciem. Okej, dobra. Mi się wydaje też, że może Smer bardzo mnie pamięta, bo ja nie sądzę, żeby jakiś progracz analizował gry kogoś tam bardzo słabego, no bo nic mu to nie daje, tak, no i wcale się nie dziwię temu, więc wydaje mi się, że Smer mnie pamięta jeszcze z dużo wcześniejszych czasów, gdzie ja naprawdę grałem dużo, dużo słabiej, wydaje mi się, tak. Aha. Dobra, okej. Okay. Mucha, gratuluję zwycięstwa, jesteś kotem. No, myślałem, że to będzie ciężkie wyzwanie, ale jak to mówiłeś, nie? Ty mierzysz wysoko, nikt w prawie ciebie nie wierzył, a zaskoczyłeś, myślę, że jedną osobę. Mnie osobiście zaskoczyło, w jaki sposób wygraliście. Podziękować za fajną zabawę i że podjąłeś się przeprowadzenia tutaj streama tego. A ja bardzo dziękuję, Mucha, bo to była piękna... Chciałem podziękować Mefikowi za fajną zabawę. No i Smurfowi, który jednak mimo wszystko podjął wyzwania. Wydawało mi się, że trochę w emocjach to powiedział, nie doceniał, to jednak trochę zabawy z mojej perspektywy dla mnie w tym było, także też dziękuję Smurfowi, że chciał wziąć w tym udział. Czekam na coaching. Tak? To właśnie. Może po tym coachingu Ladziuka weźmiesz tam z Mefikiem w obrot i go weźmiecie we dwóch. Bo ten Ladziuk, to tak ci powiem, no to chyba zbyt pewny siebie jest, mi się wydaje momentami. Wydaje mi się, że publika już nie będzie zainteresowana, bo tu była niepewność i chyba nikt nigdy nie grał gry 2-1. A wiesz, Smurf Cox, a tutaj takich dwóch początkujących, no jeden... Może troszkę gdzieś tam ostatnio minimalnie do przodu poszedł, ale... Dobra, ale... Mucha, to może zróbmy tak. Jeżeli publika powiedziałaby, że chce twój showmatch, ty z Mewciem przeciwko Ladziukowi, zrobiłbyś to? Oczywiście nie dzisiaj, tylko za jakiś czas. Tak, możemy coś pomyśleć, tylko dajmy może jakiegoś bossa temu jednemu graczowi minimalnego, ale dajmy coś na takiej zasadzie. No nie, Ladziuk, to dobra, czekaj. To zrobię ankietę, dobra? Czy chcecie show match Mucha Mewciu versus LDK? I zobaczmy. Tak, nie i zrobimy jeszcze Mucha Król. O, tak jeszcze zrobimy. Dobra, panowie, 2 minuty, zagłosujcie. Mucha powiedział, że no, jeżeli zagłosujecie,
No to No i oczywiście, jeśli Mefciu się zgodzi, nie? Jeszcze Mefciu będzie chciał. Jeżeli Mefciu będzie chciał, oczywiście tak. No Mucha, patrz, 16 osób mówi, że chce. Tylko już proponuję, żeby nie było tak jak ze Smurfem, bo my tam mieliśmy ze Smurfem tak uzgodnione, że ja nie mogę z nikim zagrać więcej niż 2 mecze. I ja dzisiaj jeden zagrałem z Mefciem na bota, to ja bym chciał sobie może ze 2 razy pyknąć i coś, żeby bardziej się pobawić tą grą, to żeby nie było jakichś tam ograniczeń, że ja nie mogę ze Smurfem zagrać. Dobra. No nie wiem, na przykład jeżeli będzie chciał, będziemy mogli dać Ladziukowi komputer łatwy do drużyny. Jeżeli chcesz dać boosta drugiemu zawodnikowi. Zobacz, Mucha. Ja myślę, że 80% dać ludzi mówi, że chce. 80% ludzi mówi, że chce tego show meczu w przyszłości. Jeżeli Mefciu też będzie chciał. No to możemy coś pomyśleć, może ze 2 tygodnie zróbmy, nie wiem, po finałach PZW, czy przed finałami dzień może zróbmy dobra, coś. Dobra, okej, okay. No dobra. Pomyślmy, no jestem otwarty, mogę się pobawić. Dla mnie to zabawa, przyjemnie się bawiło teraz. Myślę, że z LDK też będzie się przyjemnie bawiło. Dobra, Mucha, gratuluję po raz kolejny. Dzisiaj jesteś królem PZW. Na pewno, przynajmniej dziś. Mam nadzieję, że zobaczymy się zaraz na kolejnych giereczkach w 3x3. Musimy odpalić PZW, kwalifikacje dalej są. Gratuluję Tobie i Mefikowi. Według mnie zrobiliście fajne show. Bardzo miło mi się to oglądało. Dobrze się bawiłem. No jak Ty mówiłeś, też się dobrze bawiłeś i jeszcze zgarnąłeś coaching. Więc nic jak tylko to powtarzać, Mucha. Nic jak tylko to powtarzać, dopóki się nam może nie znudzi. No tak, dopóki radość przynosi, to można się tym chwilę pobawić. Dobra. Fajnie. Dobrze, Mucha, dziękuję bardzo i widzimy dzięki się królu. Niedługo. Cześć, trzymaj się. Przepraszam, Mucha, dzięki. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć na koniec? Sorry, no. Przepraszam bardzo, czy chcesz jeszcze coś na koniec powiedzieć? Nie, no już na początku już podziękowałem dobra. Wszystkim, także tak. Dobra, trzymaj się, do zobaczenia, cześć. Dzięki, hej, hej. Dobrze, proszę Państwa, dajcie mi chwilę, dobra, dajcie mi sekundę, odpalamy PZW za chwilę.